Jego droga jest w świątyni. Wykład ósmy. Trójkąt uświęcenia. Skłońmy nasze głowy do modlitwy. Nasz cudowny niebiański Ojcze, gdy będziemy podążać dziś za Jezusem do miejsca świętego, aby odkryć, jak możemy odzwierciedlać Jego piękny i chwalebny charakter, prosimy o prowadzenie Twoim Duchem Świętym. Prosimy Cię, Ojcze, byś pomógł nam zrozumieć, jak wzrastać w łasce i poznaniu Jezusa Chrystusa, naszego wspaniałego Zbawiciela. Wiemy, że Ty sam będziesz z nami, gdyż obiecałeś, że gdy przychodzimy przed Twój tron w wierze, to odpowiesz na naszą modlitwę. Dlatego z odwagą podchodzimy do tronu w imieniu Jezusa, prosząc o Twoją obecność. Amen. Dziś będziemy mówić o trójkącie uświęcenia lub, innymi słowy, o trzech sposobach, na jakie Bóg rozwija w nas święte życie. Musimy zrozumieć, iż Jezus w tej chwili jest w niebiańskiej świątyni, w miejscu świętym niebiańskiej świątyni i wylewa na nas dobrodziejstwa swego pojednania, czyli swego dzieła na ziemi. Pamiętacie, że Jezus przede wszystkim żył życiem, jakim my powinniśmy żyć, a potem Jezus umarł śmiercią, jaką my powinniśmy umrzeć. A potem w umywalni Jezus zmartwychwstał, a potem wszedł do miejsca świętego świątyni, by udzielić swego życia i swej śmierci tym, którzy przyszli do Niego, wyznając swoje grzechy i pokutując z powodu grzechu i ufając w zasługi Jezusa Chrystusa. Jednak to jest zaledwie początek chrześcijańskiego życia. Wiecie, pokuta za grzechy i wyznanie grzechu i ufanie w zasługi Jezusa i przyjęcie chrztu to są bardzo ważne rzeczy. Ale to są rzeczy, które mają miejsce na początku naszego chrześcijańskiego życia. Jednak po tym, jak przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i naszego Pana, musimy wzrastać w Jezusie Chrystusie. Musimy dojść do odzwierciedlenia Jego świętego charakteru. Dzisiaj przestudujemy sobie trzy składniki świętego kroczenia z Jezusem Chrystusem. A te trzy składniki znajdują się w miejscu świętym, niebiańskiej świątyni. Mamy ilustracje świątynne we właściwej kolejności, tu, na podium. Nie mamy jednak obozu. Nie mieliśmy aż tylu plansz, żeby to zrobić. Ale powinna być jedna przedstawiająca obóz. Dalej oczywiście mamy ołtarz ofiarniczy. Dalej jest umywalnia. A potem, gdy wchodzicie do miejsca świętego świątyni, macie tu trzy sprzęty. Wejście do świątyni było od wschodu, co oznacza, że idąc od wejścia do miejsca świętego, poruszamy się z zachodu na wschód. I gdy spojrzycie na wasze lewo, w miejscu świętym świątyni, to będzie na południu. Macie siedmioramienny świecznik, którego ilustrację macie tu, na podium. A dalej, gdy wchodzicie przez wejście od wschodu do miejsca świętego, do namiotu po waszej prawej ręce, czyli na północy, zobaczycie stół na chleby pokładne. 12 bochenków chleba w dwóch stosach po 6, na stole pokrytym złotem. A dalej, bezpośrednio przed wami, czyli na zachodzie, widzicie ołtarz kadzidlany. Złoty ołtarz kadzidlany, gdzie spalano kadzidło rano i wieczorem, stale i nieprzerwanie w świątyni. Te trzy sprzęty tak naprawdę ilustrują sekret zrównoważonego, uświęconego i świętego życia. Życia podobnego do życia Jezusa Chrystusa. Odkryjemy w naszym dzisiejszym studium, że siedmioramienny świecznik symbolizuje świadczenie wobec innych w mocy Ducha Świętego, bo świecznik ma oliwę. I odkryjemy, że oliwa symbolizuje Ducha Świętego.
i wtedy świecznik daje światło. Zatem innymi słowy, siedmioramienny świecznik symbolizuje świadczenie dla Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Stół na chleby pokładne symbolizuje przyswajanie życia Jezusa Chrystusa przez studium Jego świętego Słowa, bo chleb symbolizuje Słowo Boże. Innymi słowy, oznacza karmienie się duchowo Jezusem Chrystusem, Jego świętym Słowem. Innymi słowy, stół na chleby pokładne symbolizuje studiowanie Pisma Świętego i przyjmowanie życia Chrystusa poprzez studiowanie Biblii. Następnie odkryjemy, że ołtarz kadzidlany symbolizuje modlitwę. Symbolizuje przyjście do Jezusa, by ofiarować Mu nasze wychwalanie, ofiarować Mu nasze dziękczynienie, ofiarować Mu nasze prośby, a także naszą pokutę z powodu naszych grzechów. A zatem ołtarz kadzidlany symbolizuje modlitwę. Zatem faktycznie mamy tu trójkąt. Widzicie, przez studiowanie Biblii Bóg do nas mówi. W modlitwie to my mówimy do Boga, a w świadczeniu mówimy innym o Bogu. A zatem te trzy sprzęty pokazują nam, jak mówimy z Bogiem, jak Bóg mówi do nas oraz znaczenie mówienia innym ludziom o naszym doświadczeniu z Jezusem Chrystusem. Teraz po pierwsze, będziemy chcieli studiować o siedmioramiennym świeczniku, który znajduje się w południowej części miejsca świętego świątyni. Po pierwsze, chcę Wam powiedzieć co nieco o złotym świeczniku. Ma on 7 ramion. Liczba 7 oznacza pełnię lub całkowitość. Był zrobiony z czystego złota. Jego waga wynosiła 1 talent, co odpowiada wadze 120 funtów, około 54 kg. Za cenę 1400 dolarów za uncję w przybliżeniu jak na nasze czasy. Mielibyście cenę 2 688 000 dolarów tylko za sam złoty świecznik, który był w miejscu świętym świątyni. Biblia mówi nam, że knoty tego świecznika były codziennie przycinane przez arcykapłana. Ponadto arcykapłan codziennie upewniał się, czy w świeczniku była wystarczająca ilość oliwy, by lampy mogły stale płonąć. Innymi słowy, siedmioramienny świecznik nigdy nie wygasał. Stale i nieprzerwanie dawał swoje światło, które przy okazji było jedynym źródłem światła w hebrajskiej świątyni. Oliwa w tych lampach symbolizuje Ducha Świętego. Otwórzmy nasze Biblię na Księdze Zachariasza 4:6. Jest to przedostatnia księga Starego Testamentu. Jest tu napisane w odniesieniu do świecznika z poprzednich wersetów. Zatem odpowiedział mówiąc im, oto jest słowo Pana do Zorobabela. Nie przez moc, ani nie przez siłę, ale przez moc mego ducha, mówi Pan zastępów. Zatem odkrywamy, że oliwa jest symbolem Ducha Świętego. Oczywiście 7 ramion symbolizuje fakt, że Duch Święty daje całkowite lub pełne światło. Co tak naprawdę symbolizuje ten świecznik? Wiemy, że oliwa symbolizuje Ducha Świętego, ale co symbolizuje sam świecznik? Aby to zrozumieć, musimy udać się do Księgi Apokalipsy. Przejdźmy zatem do Apokalipsy, rozdział 1. Apokalipsa, rozdział 1, i chcę, byście zwrócili uwagę, że w tym rozdziale mamy 7 zborów. Mowa jest o 7 zborach w Azji Mniejszej. Apokalipsa 1, od 10 do 11. Jest tu napisane, to mówi Jan. Byłem w duchu w dniu Pańskim i usłyszałem za mną donośny głos, niczym trąba, mówiący: ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Oraz co zobaczysz, zapisz w księdze i poślij to, teraz uwaga, poślij to do 7 zborów,
które są w Azji, do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei. Mamy zatem 7 zborów w Azji Mniejszej. Zwróćcie uwagę, że również w tej wizji, którą otrzymuje Jan w 1 rozdziale Apokalipsy, jest wspomnianych 7 świeczników. 7 zborów, których nazwy wymieniłem, ale także 7 świeczników. Zwróćcie uwagę na Apokalipsę 1:12. Jest tu napisane: wtedy odwróciłem się, by zobaczyć ów głos, który do mnie mówił. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem, co? Zobaczyłem 7 złotych świeczników. I tak mamy 7 zborów wymienionych z nazwy, a także 7 złotych świeczników. Teraz pytanie brzmi, co oznaczają te złote świeczniki? Co one symbolizują? Nie musimy zgadywać, bo w Apokalipsie 1:20 znajdujemy wyjaśnienie na to, co symbolizowane jest przez owe 7 świeczników. Jest to napisane w Apokalipsie 1:20. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników, które widziałeś, to co? To 7 zborów. Co zatem oznacza te 7 świeczników? Oznaczają one 7 zborów. Są one ilustracją 7 zborów. Zatem innymi słowy, 7 świeczników symbolizuje Kościół Boży jako owe 7 zborów w Azji Mniejszej. Musimy teraz zadać bardzo ważne pytanie. Było wiele innych zborów w Europie i Azji Mniejszej w owym czasie. Jan pisał te słowa około roku 95 naszej ery, długo po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Jezusa. Na przykład w samej tylko Azji mamy zbory takie jak Troada, Azot, Milet, Kolosy, Hierapolis, Magnezja i inne. Było również wiele zborów w Europie. Dlaczego zatem wybrano właśnie te konkretne 7 zborów w Azji Mniejszej? Na jednej z kartek, które dziś otrzymaliście, widzieliście powód dlaczego. Jeśli wyspa Patmos będzie podstawą świecznika, to zauważycie, że świecznik rzuca cień na Azję Mniejszą. I zbory są wówczas w dokładnej kolejności, w jakiej pojawiają się one w Księdze Apokalipsy. To nie jest przypadek. Inaczej mówiąc, 7 zborów tworzy kandelabr. Właśnie to jest powodem, dla którego wybrano konkretnie te 7 zborów. Ponieważ one tworzą kandelabr. A oczywiście kandelabr symbolizuje 7 zborów. Oczywiście nadal pozostaje otwarte pytanie. Czemu wybrano te 7 zborów? Poza tym i ponadto, że położenie tych zborów tworzy kandelabr. Czemu wybrano konkretnie 7? Cóż, pozwólcie, że przeczytam wam najpierw z książki Działalność Apostołów. Jest to książka autorstwa Ellen White, będąca komentarzem do biblijnej Księgi Dziejów Apostolskich. Na stronie 585 wyjaśnia ona, dlaczego wybrano 7 zborów. Oto co napisze. Nazwy 7 zborów są symbolem Kościoła w różnych okresach ery chrześcijańskiej. Zatem nazwy są czym? Symbolem różnych okresów ery chrześcijańskiej. Pisze ona dalej. Liczba 7 oznacza pełnię i jest symbolem faktu, że zakres poselstw rozciąga się do czasów końca. Podczas gdy zastosowane symbole objawiają stan Kościoła w różnych okresach historii świata. Zobaczcie więc, iż ona mówi, że 7 kościołów symbolizuje 7 okresów. Liczba 7 symbolizuje całkowitość. Innymi słowy, 7 zborów symbolizuje całkowitość historii Kościoła chrześcijańskiego. Od czasów apostolskich aż do czasów końca. Chcę teraz przeczytać inną wypowiedź. Normalnie nie przeczytałbym żadnej wypowiedzi tego autora, ale tę wypowiedź przeczytam, bo zgadza się ona tutaj z Ellen White. Hal Lindsay. Nie zgadzam się prawie z wszystkim, co kiedykolwiek napisał, jednak w tej kwestii ma rację. Chcę to przeczytać, bo moglibyście wiedzieć, cóż, tylko Ellen White tak mówi? Tak naprawdę to większość konserwatywnych teologów mówi, że 7 zborów symbolizuje 7 okresów historii Kościoła. Nie tylko adwentyści, ale również nieadwentyści. Zwróćcie uwagę na to, co on ma do powiedzenia. Jest to w książce
Vanished into thin air, strona 276. Pisze on: wierzę, podobnie jak wielu innych badaczy, że te siedem listów były napisane nie tylko do siedmiu literalnych zborów z ich rzeczywistymi problemami, ale mają one również profetyczne zastosowanie do historii Kościoła. Wierzę, że owe siedem zborów zostały wybrane i ułożone przez naszego wszechwiedzącego Pana, ponieważ miały one problemy i cechy charakterystyczne, które byłyby proroctwem o siedmiu etapach historii, przez które uniwersalny Kościół miałby przejść. Jasno i wyraźnie widać więc, że zostało wybranych siedem, bo to symbolizuje całkowitość. Te siedem zborów reprezentuje całkowitość historii chrześcijańskiego Kościoła. A powodem, dla którego są te konkretne wybrane zbory w Azji, jest to, że tworzą one kandelabr, a kandelabr symbolizuje siedem zborów. Zbierzmy teraz wszystkie symbole razem. Kandelabr symbolizuje co? Kościół w całym ciągu historii. A co jest potrzebne, aby kandelabr dawał światło? W kandelabrze musi być oliwa, aby dało światło. Zapytam was, czego Kościół potrzebuje na wszystkich etapach swojej historii, aby dawać światło? Potrzebuje obecności czego? Potrzebuje obecności Bożego Ducha Świętego, aby móc dać światło światu przez wszystkie etapy historii Kościoła. Zobaczmy teraz, jak Biblia pokazuje nam Jezusa w tym obrazie. Przejdźmy do Apokalipsy 1:13. Widzicie, oliwa nie zjawia się w lampach automatycznie. Innymi słowy, że oliwa dostaje się tam poprzez jakąś dziwną osmozę. Nie. Arcykapłan musi być w miejscu świętym i stale musi napełniać lampy oliwą. Apokalipsa 1:13. Jest tu napisane, a pośród siedmiu świeczników, a co symbolizuje siedem świeczników? Siedem zborów. A siedem zborów symbolizuje co? Historię Kościoła. Kiedy? Poprzez całą historię Kościoła, od czasów apostolskich aż do czasów końca. A pośród siedmiu świeczników ktoś podobny do Syna Człowieczego, odziany w szatę długą aż do stóp i przepasany na piersi złotym pasem. To bardzo interesujący opis. Ma on według tego opisu szatę długą aż do stóp, a także przepasany jest na piersi złotym pasem. Jeśli cofniecie się do Księgi Wyjścia 28:4, nie będę tego czytał, ale możecie sobie zapisać. Księga Wyjścia 28:4 mówi nam, że to były szaty arcykapłana. Innymi słowy, Jezus przechadza się pomiędzy siedmioma świecznikami jako arcykapłan. A gdzie poszedł arcykapłan, według tego, o czym studiowaliśmy ostatnim razem? Gdzie on poszedł? Do miejsca najświętszego, prawda? Nie. On wszedł gdzie? Wszedł do miejsca świętego, by wstawiać się za swoim ludem. Ale teraz widzimy, że wszedł tam jeszcze z innego powodu. Widzicie, arcykapłanem jest Jezus Chrystus, a Jezus przechadza się pomiędzy siedmioma świecznikami. Dlaczego Jezus przechadza się pomiędzy siedmioma świecznikami? Bo chce On się upewnić, że świeczniki mają wystarczającą ilość oliwy, aby świecić. Przyjrzyjmy się temu. Cofnijmy się do Księgi Kapłańskiej 24, od 1 do 4. Aby zobaczyć, jaką rolą była rola kapłana, arcykapłana w miejscu świętym świątyni, przynajmniej jedna z jego ról w miejscu świętym świątyni. Księga Kapłańska 24, od 1 do 4. Zapytam was, kim był Aaron? Jaką funkcję pełnił Aaron? Aaron był arcykapłanem, a ten ustęp mówi o Aaronie. Zwróćmy uwagę, co tu jest napisane w Księdze Kapłańskiej 24:1. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza, mówiąc: nakaż synom izraelskim, aby przynieśli do Ciebie czystą oliwę wytłoczoną z oliwek na światło, aby lampy, co? Płonęły nieustannie. Zatem musieli przynieść oliwę, aby lampy płonęły nieustannie i nigdy nie zgasły. Dalej jest napisane. Zauważcie, gdzie to ma miejsce, gdzie Aaron to robi, to szczególne zadanie. Jest napisane poza czym?
poza zasłoną świadectwa. Innymi słowy, poza zasłoną oddzielającą miejsce święte od Najświętszego. To się dzieje w którym pomieszczeniu? To się dzieje w miejscu świętym świątyni, ponieważ tam właśnie znajduje się świecznik. Jak mówi werset trzeci, poza zasłoną świadectwa, w namiocie zgromadzenia. Teraz uwaga. Aaron będzie za to odpowiedzialny. Od wieczora aż do poranka przed Panem. Jak? Nieustannie. Będzie to ustawa wieczna w waszych pokoleniach. Będzie on odpowiedzialny za co? Za lampy świecznika z czystego złota. Przed Panem. Nieustannie. Jaka była rola Aarona jako arcykapłana w przechadzaniu się pomiędzy świecznikami? Musiał się upewnić, że świeczniki zawsze miały oliwę i że knoty były przecinane tak, aby świecznik nigdy nie przestał dawać czego? Nigdy nie przestał dawać swojego światła. Miał on nieprzerwanie dawać swoje światło. Pozwólcie, że zadam teraz pytanie. Czy były okresy w historii Kościoła, kiedy światło migotało i zdawało się, że zaraz zgaśnie? Słyszeliście kiedyś o mrocznych wiekach średniowiecza? Jak myślicie, czemu nazywa się je mrocznymi wiekami? Ponieważ był wtedy niedobór czego? Niedobór światła. Ale posłuchajcie, pomimo iż okres ten był mroczny, to nie był całkowicie w ciemności. Światło Kościoła nigdy nie zgasło. Ponieważ Jezus przechadza się poprzez historię Kościoła chrześcijańskiego, co zobrazowane jest przez Jego przechadzanie się pośród siedmiu świeczników. On zawsze kroczył pośród historii Kościoła, by upewnić się, że światło Kościoła nigdy nie zgaśnie. Zapytam was, w dniu Pięćdziesiątnicy, co to by było, co dałoby uczniom moc do głoszenia poselstwa światu? Wylany został Duch Święty. I tak mamy tu ilustrację. Uczniowie są jak świecznik. To był pierwszy świecznik, bo to Kościół apostolski. A czego oni potrzebowali? Potrzebowali oliwy. A kto wylał na nich oliwę? Jezus Chrystus. Przez moc czego? Przez moc Ducha Świętego. Zatem siedmioramienny świecznik symbolizuje po prostu Boży Kościół we wszystkich wiekach, dający światło Jezusa Chrystusa. Przez moc Ducha Świętego. A kto jest pośród Kościoła, kto upewnia się, że to światło nigdy nie zgaśnie? Jezus Chrystus, arcykapłan, jest w miejscu świętym i się upewnia. Przejdźmy teraz do Ewangelii Mateusza 5, od 14 do 16. Jezus mówi tu o swoich naśladowcach i o jednej z ról Jego naśladowców. Jest tu napisane, wy jesteście światłością świata. Czym jesteśmy? Światłością świata. Miasto, które jest położone na wzgórzu, nie może się ukryć. Ani nie zapalają lampy i nie stawiają jej pod koszem, ale na czym? Oto jest na świeczniku. I daje co? Światło wszystkim, którzy są w domu. A potem Jezus wyjaśnia, co ma na myśli. Mówiąc, że jesteśmy światłością i jesteśmy jak świecznik, który musi być postawiony w miejscu, gdzie każdy będzie mógł go zobaczyć. Werset 16. Niech wasza światłość tak świeci przed ludźmi, aby mogli widzieć wasze dobre uczynki i wychwalali waszego Ojca w niebie. Drodzy, każdy, kto ma Ducha Świętego w swoim życiu, będzie rozlewał Jego światło na cały świat. Jeśli nie mamy żadnego światła, aby je dać, to dlatego, że nie jesteśmy połączeni ze źródłem światła. W książce Posłannictwo chrześcijan, strona 21, Ellen White zawierała tę niesamowitą wypowiedź. Każdy, kto jest połączony z Bogiem, będzie udzielał światła innym. Jeśli jest ktoś, kto nie ma żadnego światła do przekazania, to dlatego, że sam nie ma żadnej łączności ze źródłem światłości. Niesamowita wypowiedź. To znaczy, że jeśli nie świadczymy, jeśli nie będziemy mówić innym, nie będziemy mieć oliwy. Nie jesteśmy połączeni ze źródłem światłości. A przy okazji, gdy Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata, to właściwie Jezus jest światłością świata, czyż nie? Jezus powiedział, ja jestem światłością świata, tak więc On powinien powiedzieć do Kościoła, wy jesteście światłością świata? Cóż, dam wam ilustrację. Weźmy na przykład słońce. Czy słońce ma swoje własne światło?
Czy ma on swoje własne oryginalne światło? Zdecydowanie. A w nocy słońce świeci na co? Świeci na księżyc. Czy to świeci światło księżyca? Oczywiście, że tak. A czy jest to jego oryginalne światło, czy pochodne? Jest to światło pochodne. Gdy więc wychodzicie wieczorem z domu i widzicie piękny księżyc, to mówicie, och, jaki piękny księżyc w pełni. To tylko częściowa prawda. Powinniście tak naprawdę powiedzieć, och, jakie piękne słońce świeci dziś w nocy, nieprawdaż? Ponieważ chwała księżyca jest chwałą słońca. Tak samo jest z nami. Gdy jesteśmy połączeni ze słońcem, jesteśmy jak księżyc i przekazujemy światło, światło Jezusa Chrystusa. Jeśli nie dajemy światła, to dlatego, że nie mamy żadnej łączności ze źródłem światła. Pomówmy teraz o stole na chleby pokładne. Rozumiecie, co symbolizuje świecznik? Symbolizuje kościół robiący co? Świadczący przez moc Ducha Świętego. Jeden ze składników świętego życia. Czy to jest to, co robił Jezus? Czy Jezus stale wykonywał dzieło misji? Czy stale udzielał światła innym ludziom? Zdecydowanie. Pomówmy teraz o stole na chleby pokładne. Co symbolizuje chleb w Piśmie Świętym? Przeczytamy trzy wersety, a raczej trzy ustępy. Ewangelia Mateusza 4, od 3 do 4 mówi nam wyraźnie, co symbolizuje chleb. Ewangelia Mateusza 4, od 3 do 4. A gdy kusiciel przyszedł do niego, wtedy rzekł, mówiąc do Jezusa, jeżeli jesteś Synem Bożym, nakaż tym kamieniom, aby stały się chlebem. Lecz on odpowiedział, mówiąc, napisane, człowiek nie będzie żył jedynie chlebem, ale każdym czym? Każdym słowem, które wychodzi z ust Boga. Co zatem symbolizuje chleb? Symbolizuje Słowo Boże. Otwórzmy Księgę Izajasza 55:2. Kolejny tekst mówiący o znaczeniu chleba. Izajasza 55:2. Bóg mówi tu. Dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, a waszą zapłatę na to, co nie zaspokaja? I teraz wyjaśnia. Słuchajcie mnie uważnie. W jaki sposób słuchamy Boga uważnie? Poprzez Jego co? Poprzez Jego Słowo. Słuchajcie mnie uważnie i jedzcie to, co jest jakie. Zatem słuchajcie Bożego Słowa, to jedzenie według tego tekstu. A dalej napisane jest, niech dusza wasza rozkoszuje się w obfitości. Zobaczmy również w tym samym rozdziale Izajasza 55, od 10 do 11. Jest tu napisane, gdyż jak deszcz i jak śnieg wstępują z nieba i nie wracają tam, lecz zraszają ziemię i czynią ją urodzajną i płodną, gdy mogła dać ziarno temu, kto spożywa i chleb temu, kto spożywa. Tak też moje słowo jest tym, co wychodzi z moich ust. Zauważcie, że chleb został porównany do czego? Do Słowa Bożego. Nie wraca ono do mnie próżne, ale wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Zatem chleby pokładne symbolizują Boże Słowo. Przeczytajmy teraz ustęp opisujący chleby pokładne. Przejdźmy do Księgi Kapłańskiej 24, od 6 do 8. Mowa jest tu o chlebach pokładnych. Jest tu napisane, ułożysz je w dwóch rzędach, po sześć w rzędzie. Innymi słowy, ile bochenków leżało na stole? Było ich 12. Czy jest wystarczająca ilość chleba dla ludu Bożego? 12 jest symbolem ludu Bożego. Studiowaliśmy o tym wczoraj, prawda? Czy zatem wystarczy chleba dla wszystkich? Zdecydowanie, dla całego Izraela. Jest zatem napisane, ułożysz je w dwóch rzędach, po sześć w rzędzie, na stole z czystego złota przed Panem i nałożysz, teraz uwaga na to, czystego kadzidła na każdym rzędzie, aby było na tym chlebie pamiątką, ofiarą dokonaną ogniem dla Pana. A teraz zwróćcie uwagę, kiedy kładziono chleb. Jest to napisane w wierszu 8. Każdy sabat będzie je układał przed Panem nieustannie. Brana od synów izraelskich poprzez wieczne przymierze. Przyjrzyjmy się kilku szczegółom tego ustępu. Ja również pewnym szczegółom, jakie znajdują się w innych ustępach Pisma. Po pierwsze, chleb był tam codziennie, prawda? Bo wymieniany w sabat, ale chleb był tam codziennie. A kiedy chleb był kładziony na stole? Świeży chleb był kładziony na stole kiedy?
w sabat. Zapytam was, kiedy dostajecie swój świeży chleb? Dostajecie go w tej właśnie chwili. W sabat. Oto powód, dla którego chleb był wymieniany w Boży Święty Sabat. Zauważcie też, że na wierzchu chlebu wkładziono kadzidło. Kadzidło symbolizuje modlitwę przez zasługi Jezusa Chrystusa. Dojdziemy do tego, gdy będziemy mówić o ołtarzu. Czy powinniśmy kiedykolwiek spożywać Słowo Boże bez modlitwy? Zdecydowanie nie. Modlitwa, kadzidło, jest na wierzchu chleba. Jest ona połączona z chlebem. Ponadto podam wam odnośnik, Księga Kapłańska 2:5 mówi, że ten chleb musi być niekwaszony. Co symbolizuje kwas? Kwas symbolizuje grzech. Zapytam was, czy Biblia jest wolna od grzechu? Z całą pewnością tak. Jest wolna od grzechu. Czy Biblia gani grzech? Czy Biblia gani ciemność? Z całą pewnością tak, bo jest święta, niesplugawiona grzechem. Mówi prawdę, tak więc chleb miał być niekwaszony. Ponadto Biblia mówi nam, że ten chleb miał być posolony. Księga Kapłańska 2:13 mówi, że chleby pokładne miały być posolone. Wiecie, sól spełnia kilka funkcji. Po pierwsze, dodaje smaku jako przyprawa. Zapytam was, czy Biblia daje smaku naszemu codziennemu życiu? O, całą pewnością tak. Sól również zabezpiecza, zachowuje, konserwuje. Czy Biblia nas zabezpiecza? Z całą pewnością tak. Ponadto sól oczyszcza, czyż nie? Czy Biblia oczyszcza? Z całą pewnością tak. Zatem stół na chleby pokładne symbolizuje Boże Słowo. Niesplugawione ludzkimi uprzedzeniami, ani ludzkim grzechem. Jest ono posolone, bo daje smak naszemu życiu. Oczyszcza nasze życie, przyprawia nasze życie. Każdego sabatu ma być odświeżane. Dlatego właśnie przychodzimy do kościoła w sabat. Niestety niektórzy wolą jedzenie innego rodzaju. Pamiętacie 6 rozdział Jana? Przejdźmy tam. Ewangelia Jana 6. Biblia mówi nam, że wielu podążało za Jezusem z powodu cudów, jakich dokonał. Właściwie, jeśli przeczytacie Jana 6, to odkryjecie, że ludzie podążali za Jezusem z 3 powodów. Numer 1. Podążali za Nim, bo kochali Jego cuda. Numer 2. Podążali za Nim, bo dostali darmowy obiad. Innymi słowy, za bochenki i za ryby. A po trzecie, żywili oni nadzieję, że Jezus ustanowi tu swoje ziemskie królestwo. Innymi słowy, mieli aspiracje polityczne, mieli aspiracje materialne i kochali sensacyjność, i kochali cuda. Przeczytajmy Jana 6, od 1 do 2. Jest tu napisane, potem Jezus odszedł za Morze Galilejskie, którym jest Morze Tyberiackie. Teraz uwaga na to. Wtedy wielki tłum podążył za Nim. Dlaczego? Ponieważ widzieli Jego znaki, jakich dokonał na tych, którzy byli chorzy. Czy to jest dobry powód dla podążania za Jezusem? No tak, wiecie, ludzie chętnie pójdą do takiego kościoła, gdzie są wszelkiego rodzaju znaki, cuda i podskakiwanie, mówienie językami, tego typu rzeczy. Ale gdy chodzi o głoszenie słowa, to już inna kwestia. Zobaczymy to już za chwilę. Przeskoczymy teraz do wersetu 14. Wtedy, widzicie, oni byli pod wrażeniem cudów Jezusa. Wtedy ci ludzie, kiedy ujrzeli znak, jaki Jezus uczynił, bo nakarmił 5000 ludzi 5 bochenkami i 2 rybkami, powiedzieli, co? To jest prawdziwe. To prorok, który miał przyjść na świat. Widzicie, powiedzieli, to jest prorok, bo czyni znaki i cuda. Nakarmi 5000 ludzi 5 bochenkami i 2 rybami. Ten facet będzie świetnym królem. Ale wtedy Jezus zaczął nauczać. Ewangelia Jana 6, od 53 do 56, powiedział parę rewolucyjnych słów. Wtedy Jezus powiedział im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Ktokolwiek je moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało jest zaiste pokarmem, a moja krew jest zaiste napojem. Ten, kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. A gdy ludzie usłyszeli te słowa Jezusa, powiedzieli, ten facet uczy nas kanibalizmu. Jak ktokolwiek może jeść Jego ciało i pić Jego krew?
A Jezus wyraził się bardzo jasno o tym, co miał na myśli. Ewangelia Jana 6,63. Powiedział On tu, że jemy Jego ciało Jezusa i pijemy Jego krew poprzez studiowanie Jego świętego Słowa. Innymi słowy, to nie jest jedzenie Jezusa fizycznie, jak to naucza Kościół rzymskokatolicki, że podczas mszy naprawdę jesz literalne ciało Jezusa i pijesz krew Jezusa, nawet jeśli wydaje się, że to tylko zwykły chleb i sok gronowy, że to nadal jest ciało i krew Jezusa. To nie o tym Jezus mówił. Zobaczcie, co odkrywamy w Jana 6,63. Jezus wyjaśnił, czego nie miał na myśli, a co miał na myśli. Mówi On tak. To Duch jest tym, który daje życie. Ciało nic nie pomaga. Inaczej mówiąc, Duch daje życie. Jedzenie mojego ciała w niczym nie pomoże. A dalej wyjaśnia. Słowa, które mówię do was, są duchem i żywotem. Co zatem oznacza jeść ciało i pić krew Jezusa? Oznacza to słuchanie Jego czego? Jego słowa. Słowa, które mówię do was, są duchem i są żywotem. A czy wiecie, że gdy Jezus to powiedział, to niemal wszyscy, którzy tam byli, cały ten tłum, powiedzieli: kochamy cuda i kochamy mieć ziemskiego króla. I kochamy, gdy mamy rzeczy materialne, ale nie ma mowy, jeśli chodzi o podążanie za słowami tego faceta. Nie, to nie jesteśmy zainteresowani. Jest zatem napisane w Jana 6,66. To czysty przypadek. Ale tak łatwiej można zapamiętać ten werset. Jest napisane Jana 6,66. Od tego czasu wielu z Jego uczniów odeszło i już więcej z Nim nie chodziło. Ale wiecie, Piotr, pomimo tego, że wielokrotnie zdarzało mu się powiedzieć coś wcześniej, nie zdążył pomyśleć, uchwycił to, czego Jezus próbował nauczyć. Ponieważ Jezus zapytał swoich uczniów, czy wy mnie uważacie? Za kogo? Zobaczmy Jana 6,67. Począwszy od 37 wersetu, wtedy Jezus powiedział do nich, czy wy również chcecie odejść? Ale Szymon Piotr odpowiedział mu, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz co? Ty masz słowa życia wiecznego. Czy Piotr zrozumiał, co oznacza jeść ciało i pić krew Jezusa? Powiedział, tak, ty masz co? Ty masz słowa życia wiecznego. Fizycznie jemy naszymi ustami. Duchowo jemy głównie naszymi oczami i uszami. I to, co jemy, sprawia, że albo jesteśmy zdrowi, albo chorzy. Czy to prawda? Zdecydowanie. Pytanie brzmi, czy karmimy się duchowym, śmieciowym jedzeniem? Telewizja, powieści, świecka muzyka, które czynią nas kompletnie niepodobnymi do Jezusa Chrystusa? Duchowo stajemy się tym, co jemy. Podobnie jak fizycznie stajemy się tym, co jemy. Inaczej mówiąc, jest to zasada Pisma Świętego, że składamy się duchowo z tego, co jemy. I to jest powód, dla którego musimy strzec naszych zmysłów, głównie naszego wzroku i słuchu. I nie pozwolić, aby ulicą naszych zmysłów przeszło cokolwiek, co splugawiłoby nasze duchowe zdrowie. Pozwólcie, że przeczytam wam wypowiedź z książki Poselstwo do Młodzieży, strona 271-272. Posłuchajcie tej uroczystej wypowiedzi. Szatan wie, jak w wielkim stopniu wpływa na umysł to, czym jest karmiony. Poszukuje on możliwości prowadzenia zarówno młodzieży, jak i tych w wieku dojrzałym do czytania książek przygodowych, opowiadań i innej literatury. Myślę, że dziś dodałoby chodzenie na przedstawienia i dałoby oglądanie pewnych rzeczy w telewizji. I dodałoby muzykę, a pewne też i wiele innych rzeczy. A w jej czasach te rzeczy nie istniały. Przynajmniej iPody, gdzie możesz wrzucić swoją muzykę i słuchać. Pisze ona dalej. Czytelnicy takiej literatury stają się niezdolni do wypełnienia obowiązków, jakie są przed nimi. Żyją oni nierzeczywistym życiem i nie mają żadnego pragnienia szukania Pisma Świętego, by karmić się niebiańską manną. Umysł, który potrzebuje wzmocnienia, jest osłabiony i traci swą zdolność badania wielkich prawd, które wiążą się z misją i dziełem Chrystusa, prawd, które pokrzepiłyby umysł, pobudziły wyobraźnię i rozpaliłyby silne, gorliwe pragnienie zwyciężania, jak Chrystus zwyciężał.
Zapytam was, jeśli przyzwyczaisz dziecko do jedzenia ciastek, ciast i lodów, i tak, by wyglądała jego codzienna dieta, i któregoś dnia przychodzisz z talerzem lodów o smaku orzechów, pekan z masłem, i miałbyś też torbę marchewek i powiedziałbyś dziecku: wybierz, które z tych dwóch chcesz zjeść. Dziecko odpowie: daj mi marchewki. A w życiu dziecko powie: daj mi lody. Dlaczego? Bo tak właśnie wyćwiczyłeś jego fizyczne nawyki. A duchowo? To jest to samo. Składamy się duchowo z tego, co jemy. A gdy ćwiczymy się w jedzeniu śmieciowego pokarmu, w sensie duchowym, to tego właśnie będziemy pragnąć. To, co Bóg chce, abyśmy robili, to byśmy rozmyślali o Jezusie Chrystusie, takim, jakim jest w Jego Słowie, tak abyśmy mogli przyjmować duchowy pokarm. A Jezus stał się częścią nas poprzez studium Jego Świętego Słowa. Wiecie, gdy przyglądamy się Jezusowi i Jego Słowu, ma miejsce duchowa metamorfoza. Przejdźmy do drugiego listu do Koryntian 3,18. Tu odkrywamy, jak apostoł Paweł podaje nam jeden z tajnych składników uświęconego i świętego życia. Pierwszy składnik oczywiście to otrzymanie Ducha Świętego, abyśmy mogli dać światło światu, światło Jezusa oraz Jego poselstwo dla świata. Drugim jest stół na chleby pokładne. A teraz drugi list do Koryntian 3,18. Ale my wszyscy z odsłoniętą twarzą patrzymy jak w zwierciadło na chwałę Pana. Patrzymy na co? Patrzymy na chwałę Pana. A co się dzieje, gdy patrzymy na chwałę Pana? Jest napisane: zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Świętego. Co się dzieje, gdy stale patrzymy na Jezusa? Zostajemy co? Zostajemy przemienieni. Jeśli nie wierzycie w to, że zmienia nas to, na co patrzymy, to dam wam przykład. Gdy nauczałem w Ameryce Południowej, pewnej sobotniej nocy zdecydowano, że puszczą nam tam film. Nie wiem, czemu zrobili to w naszej szkole, ale to był film z Bruce Lee. A wiecie, jakie są filmy z Bruce Lee? Ha! Kopniaki i takie tam, sami wiecie. Jak film się skończył, to można było pomyśleć, że znalazłeś się nagle w szkole karate. Bo wszystkie dzieciaki wyszły na zewnątrz i ha! Zapytam was, gdzie się one tego nauczyły? Nauczyły się tego, co widziały i słyszały. To tylko drobny przykład, ale to ma miejsce każdego dnia. Zmieniamy się na obraz tego, na co patrzymy. Nawiasem mówiąc, to słowo, które jest tu użyte, zostajemy przemienieni, to słowo przemienieni, to słowo greckie, metamorfozis, metamorfoza. Czy wiecie, co to jest metamorfoza? Wiecie, jako dzieciak zbierałem motyle, kiedyś może opowiem wam całą tę historię, teraz nie mamy czasu, ale stałem się bardzo prawnym i profesjonalnym kolekcjonerem motyli. Klasyfikowałem je i byłem ostrożny podczas nacinania ich i takie tam. Teraz już bym nie mógł ich zabijać. Wiecie, są dużo piękniejsze, gdy sobie fruwają tak, jak je Bóg stworzył. Ale wiecie, miałem możliwość obserwowania, co się dzieje. Gdy gąsienica przyczepia się do drzewa albo do ściany, albo czegokolwiek, a potem zagrzebuje się wewnątrz poczwarki lub wewnątrz kokonu. Wewnątrz kokonu ma miejsce proces transformacji. Jedna z najcudowniejszych rzeczy w naturze, zwana metamorfozą. Po kilku dniach kokon zaczyna się gwałtownie trząść. I nagle kokon pęka. I oto z kokonu wychodzi... Co? Motyl. Zobaczcie, nawet nazwa się zmieniła. Wcześniej była to gąsienica, teraz jest motyl. Gąsienica, wiecie, pełza sobie po ziemi i można ją nadepnąć. Ale motyl fruwa. To właśnie Jezus miał na myśli. Ci, co są w Chrystusie, są nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. Ale musimy karmić naszą nową duchową naturę. Zobaczmy, co ma do powiedzenia życie Jezusa, strona 390. Tak jak nasze fizyczne życie podtrzymywane jest przez pożywienie, tak też nasze duchowe życie podtrzymywane jest przez Słowo Boże.
A każda dusza musi przyjąć sama dla siebie życie ze Słowa Bożego. Tak jak musimy jeść sami dla siebie, aby przyswoić pokarm, tak samo musimy przyjąć Słowo sami dla siebie. Nie mamy otrzymywać go przez pośrednictwo innego umysłu, jak to się stało dziś rano. Powinniśmy uważnie studiować Biblię, prosząc Boga o pomoc Ducha Świętego, abyśmy mogli zrozumieć Jego Słowo. Powinniśmy wziąć jeden werset i skoncentrować umysł na zadaniu zrozumienia myśli, którą Bóg włożył dla nas do tego wersetu. Powinniśmy rozpamiętywać tę myśl, aż stanie się ona naszą własną i będziemy wiedzieć, jak mówi Pan. To właśnie Jezus miał na myśli, gdy mówił, byśmy się modlili. Chleba naszego powszedniego daj nam w tym tygodniu. Dziękuję bardzo. Mój umysł jest jeszcze sprawny. Jest napisane, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Zapytam Was, czy jecie raz w tygodniu? Wątpię w to. Nie widzę tu nikogo, kto by jadał tylko raz w tygodniu. Widzę Wasze czerstwe twarze. Wszyscy jesteśmy dobrze odżywieni. A co by było, gdybyśmy jedli raz w tygodniu? Stalibyśmy się chorzy i umarli. A jednak dla wielu ludzi jesteśmy pożywieniem. Jest kazanie na sobotnim nabożeństwie. Jestem teraz wścibski. Ale to prawda. Co się dzieje duchowo, jeśli jemy z chleba pokładnego tylko na sobotnim nabożeństwie? Nasze życie duchowe kurczy się i umiera. Pomówmy teraz o trzecim sprzęcie. Czy uczymy się czegokolwiek z tego, co jest w miejscu świętym? To jest trójkąt uświęcenia. Zwróćmy teraz uwagę na ołtarz kadzidlany. Złoty ołtarz kadzidlany. Ten sprzęt stał bezpośrednio przed zasłoną, która oddzielała miejsce święte od najświętszego. Jego orientacja, chociaż znajdował się w miejscu świętym, to był zorientowany ku miejscu najświętszemu. Właściwie, jeśli przeczytacie kilka wersetów z Pisma, Księga Wyjścia 36 mówi nam, że ten ołtarz stał bezpośrednio przed zasłoną, oddzielającą miejsce święte od najświętszego. Widzicie to, co się działo. To kadzidło było umieszczane na ołtarzu razem z ogniem. Dym wznosił się na zasłonę i ponad zasłonę, przed obecność Boga, gdzie była Arka Przymierza. Księga Wyjścia 36. I umieścisz go przed zasłoną, która jest przed Arką Świadectwa, przed tronem łaski, który jest nad świadectwem, gdzie ja będę się z Tobą spotykał. Widzicie jego orientację? Jest mowa o zasłonie, która prowadzi do miejsca najświętszego. O zasłonie, za którą jest tron łaski, gdzie ja będę się z Tobą spotykał. Innymi słowy, pomimo, iż jest w miejscu świętym, to był zorientowany ku miejscu najświętszemu. Być może jest to powód, dla którego w liście do Hebrajczyków ołtarz kadzidlany jest faktycznie w miejscu najświętszym. Na przykład Hebrajczyków 9, od 2 do 4. Jest tu napisane, gdyż został zbudowany przybytek. Pierwsza część, w której był świecznik, stół i chleby pokładne, zwana miejscem świętym, i teraz uwaga, a za drugą zasłoną część przybytku, zwana najświętszym. I co tu jest napisane? Posiadającą złotą kadzielnicę i co jeszcze? Arkę Przymierza. Zwróćcie więc uwagę, że kadzielnica umieszczona jest w wyposażeniu miejsca najświętszego. Pomówmy chwilę o ołtarzu kadzidlanym. Otóż ołtarz kadzidlany był tak ważny, że tylko święty ogień mógł być na nim umieszczany. A co symbolizuje ogień? Ogień symbolizuje Ducha Świętego. Oliwa daje światło, Duch Święty daje światło. Po drugie, kadzidło było bardzo wyjątkowego rodzaju. Co oznacza, że nie mogło być ono powielane. Biblia mówi, że ktokolwiek próbowałby powielać lub kopiować przepis na sporządzanie tego kadzidła, ten miał zostać zabity. To była poważna sprawa. Możecie o tym przeczytać w Księdze Wyjścia 30, od 34 do 38. Zapytacie teraz, ale dlaczego to Bóg taki straszny wyrok na ludzi próbujących skopiować lub powielić to kadzidło? Powodem jest to, że kadzidło symbolizuje zasługi sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. A to nie może być powielone.
Tego nie da się skopiować. Sprawiedliwość Chrystusa jest sprawiedliwością jedyną w swoim rodzaju. Właściwie, to zwróćcie proszę uwagę, że ołtarz kadzidlany powiązany jest z modlitwą. Otwórzmy Psalm 141, wiersz 2. Jest tu napisane, niech moja modlitwa będzie przed Tobą jak kadzidło, a podniesienie moich rąk jak wieczorna ofiara. Zwróćcie więc uwagę, co jest powiązane z kadzidłem. Z kadzidłem powiązana jest modlitwa według tego tekstu. Możecie teraz także przeczytać Apokalipsę 8, od 3 do 5, gdzie mowa jest o modlitwach świętych, wznoszących się do świątyni poprzez kadzidło, które jest ofiarowane na ołtarzu. Chcę Wam teraz przeczytać wypowiedź zamieszczoną w czasopiśmie The Youth Tractor z 16 kwietnia 1903 roku, gdzie znajdujemy takie oto znaczące słowa. Modlitwa, uwielbienie i wyznanie grzechu ludu Bożego wznoszą się jako ofiary do niebiańskiej świątyni. Słuchajcie uważnie, jednak nie wnoszą się one w nieskalanej czystości. Przechodząc przez skażone kanały człowieczeństwa, są one tak splugawione, że gdyby nie zostały oczyszczone sprawiedliwością wielkiego arcykapłana, to nie byłyby do przyjęcia przez Boga. Wasze modlitwy, jeśli idą do niebiańskiej świątyni bez kadzidła, to będą odrzucone przez Boga, ponieważ pochodzą z grzesznych ludzkich kanałów. Pisze ona dalej, słuchajcie uważnie. Chrystus zbiera do kadzielnicy modlitwy, uwielbienie i ofiary swego ludu. I wraz z nimi umieszcza zasługi swej nieskalanej sprawiedliwości. Wtedy wraz z wonią kadzidła Chrystusowego przebłagania nasze modlitwy w pełni i całkowicie do przyjęcia wznoszą się przed Boga, a łaskawe odpowiedzi zsyłane są w zamian. A zatem ołtarz kadzidlany symbolizuje modlitwę wymieszaną ze sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. Czy wiecie, że Biblia mówi nam, że to aniołowie zanoszą nasze modlitwy do nieba? I że to aniołowie przynoszą do nas odpowiedzi od Boga? Spytacie, a gdzie Biblia o tym mówi? Czy pamiętacie, że na zasłonie oddzielającej miejsce święte od Najświętszego były co? Były cheruby. Studiowaliśmy o tym w ostatni sabat. Cheruby wyhaftowane na zasłonie. Wstępujące i wstępujące po zasłonie. Kiedy zatem dym kadzidła unosił się nad zasłony, przed obecność Boga symbolizowało to fakt, że aniołowie tak naprawdę ponieśli modlitwę do nieba i przynieśli z powrotem odpowiedzi do ludzi, którzy się modlili. Nawiasem mówiąc, pamiętacie historię z drabiną? Błędnie zwaną drabiną Jakuba? To nie była drabina Jakuba, to była drabina Pana. Widzicie, mówimy o Arce Noego, to nie była Arka Noego. Świątynia Salomona. Wiecie, to nie była tak naprawdę świątynia Salomona. To była świątynia Pana, która zbudowana została przez kogo? Została zbudowana przez Salomona. Ale pamiętacie, drabina, Biblia mówi nam, że drabina symbolizuje Chrystusa. Szczyt drabiny symbolizuje Jego boskość lub Jego bóstwo. Podstawa drabiny symbolizuje Jego człowieczeństwo, ale kto tam wstępował i wstępował po tej drabinie? Aniołowie wstępowali i wstępowali na Syna Człowieczego. Inaczej mówiąc, Duch Święty działa poprzez służbę aniołów. Gdy się modlimy, aniołowie zanoszą naszą prośbę do Jezusa, w świątyni przedstawiają ją przed Bogiem, a wtedy Jezus oręduje u swego Ojca. A Jego Ojciec posyła nam z powrotem odpowiedź poprzez służbę aniołów. Innymi słowy, aniołowie są bardzo, bardzo ważni w ekonomii zbawienia. Pozwólcie mi teraz odczytać jeszcze jeden werset, skoro już kończymy, o ołtarzu kadzidlanym. Ewangelia Łukasza 1, od 8 do 10. To bardzo ważny ustęp, bo podaje on nam symbol i to, co ten symbol reprezentuje. Ewangelia Łukasza 1, od 8 do 10. Jest tu napisane, i stało się, gdy pełnił on, to jest Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, gdy pełnił on służbę kapłańską przed Bogiem, w kolejności swojej zmiany, według zwyczaju kapłaństwa, padł na niego los, aby co? Aby palić kadzidło, kiedy wszedł do świątyni Pana. A cały lud ludzi, co robił?
modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Czyż to nie interesujące? Mamy symbol i to, co ten symbol oznacza. Ponieważ mamy tu Zachariasza ofiarującego co? Kadzidło. Ale co robią ludzie na zewnątrz, gdy kadzidło się wznosi? Co robią ludzie? Modlą się. Zatem innymi słowy, ołtarz kadzidlany symbolizuje nasze modlitwy, nasze dziękczynienia, nasze prośby i nasze uwielbienie dla Boga za to, jaki On jest dla nas cudowny. Droga do Chrystusa, strona 93. Znajdujemy tu bardzo znaczącą wypowiedź. Modlitwa jest otwarciem serca przed Bogiem, jak przed przyjacielem. Niektórzy ludzie pytają, no ale jak mam się modlić, zapytam was. Jak rozmawiacie z waszymi przyjaciółmi? Tak właśnie powinniśmy się modlić. Modlitwa jest otwarciem serca przed Bogiem, jak przed przyjacielem. Nie, żeby było to konieczne, aby dać poznać Bogu, jacy jesteśmy lub czym jesteśmy, ale by uzdolnić nas do przyjęcia Go. Modlitwa nie sprowadza Boga do nas, ale wznosi nas do Niego. Wszyscy jesteśmy dobrze zaznajomieni z pierwszego listu do Tesaloniczan 5:17, gdzie apostoł Paweł mówi: módlcie się nieustannie. Zatem moje pytanie brzmi: jaki jest sekret świętego, zrównoważonego życia duchowego? Jest to przebywanie z Jezusem w miejscu świętym. Numer 1. Przyjęcie oliwy Jego Ducha Świętego, by dać światu Jego światło. Numer 2. Przyswojenie Jezusa Chrystusa jako nasze życie przez studium Jego Świętego Słowa. I numer 3. Regularne wznoszenie naszych modlitw do Boga wraz z naszym uwielbieniem, naszym dziękczynieniem, naszą pokutą i naszymi prośbami. A gdy mamy te trzy składniki w doskonałej równowadze, nie aby jeden przeważał na drugim, mamy zrównoważone życie duchowe i jesteśmy w miejscu świętym z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem i Panem.